Dawniej odczuwałem pewną odrazę na myśl o rozgłaszaniu moich tak osobistych spraw. Rozumiem dobrze, że o papieżu ludzie by wszystko chcieli wiedzieć. Ale w tych kartach jest zawarta cała moja dusza. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, on zaraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by jasne i błyszczące gwiazdy lśnią na zimnym firmamencie. Z miasta do moich uszu dochodzi gwar skłócony i hałaśliwy. To świat używający życia hurankami czci ubóstwo Zbawiciela. W sypialniach śpią moi towarzysze, a ja jeszcze nie śpię. I rozmyślam o tajemnicy betlejemskiej. Kiedy w dniu 28 października 1958 roku kardynałowie powierzyli mi, choć miałem już wtedy 77 lat, sądzono powszechnie, że będę papieżem tymczasowym. Ja natomiast stoję u progu 4 roku pontyfikatu i mam przed sobą perspektywę potężnego programu do zrealizowania wobec całego świata, który patrzy i oczekuje. Osobiście jestem w położeniu świętego Marcina, który ani śmierci się nie lękał, ani żyć się nie wzbraniał. Wiara, nadzieja i miłość są trzema gwiazdami chwały biskupiej, wzniosłym, świętym,
boskim obowiązkiem papieża wobec całego świata, a biskupów wobec ich diecezji jest głoszenie Ewangelii. Przy równoczesnym czuwaniu, aby żadna inna ziemska sprawa nie przeszkadzała, nie zawadzała i nie krępowała w wykonywaniu tego najważniejszego zadania. Zwłaszcza przekonania polityczne, dzielące ludzi, wysuwające przeciwstawne sobie sposoby pojmowania i odczuwania, mogą tu stanowić przeszkodę. Ponad wszystkie partie i przekonania nurtujące i niepokojące społeczeństwa i całą ludzkość wznosi się Ewangelia. Z Ewangelii dobroć. Dobroć łagodna i życzliwa, czynna, cierpliwa, niepokonana i zwycięska. Papież ją czyta i wraz z biskupami objaśnia nie ze stanowiska czyichkolwiek interesów światowych, ale jako żyjący w mieście szczęśliwego pokoju, z którego płyną Boże wskazania na cały świat. W rzeczywistości tylko tego, a nie czego innego ludzie rozsądni oczekują od Kościoła. Sir!